Cześć widzowie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kupujemy sobie pierwszą kolejkę Euro 2024. Wszystko możecie robić sobie na stronie UEFA. Macie do linku do strony w opisie do tej zabawy tutaj. Tak więc zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od meczu otwarcia, to zobaczcie. I tutaj oczywiście postawię na Niemców. Tak więc postawiłem, tak jak powiedziałem, gdzieś na Discordzie 3-1 Niemcy wygrają. 17% to jest. Czy to mamo? Możliwe, ale ja wierzę, że to się powiedzie już, że Niemcy wygrają właśnie takim wynikiem. Węgry, Szwajcaria, tutaj nie ukrywam, że przykryje remis 1-1. Jeśli o Chorwację z Hiszpanią, to Hiszpania wygra 2-1. Nie żebym się tutaj czy tym sugerował, ale taka jest moja predykcja na te mecze. Kolejny mecz w sobotę, czyli jutrzejszy mecz z Włochy, Albania. I tu będzie raczej 2-1. Więc tutaj nic ciekawego. Jeśli chodzi o Polskę z Holandią, Niderlandią, bo tak się mówi poprawnie. Uważam, że wygram 2-1. Jest to ciekawa predykcja, ale ja w to wierzę. Ja po prostu w to wierzę, że tak to będzie wyglądać, że wygramy ten mecz. Chodzi o mecz ze Słowenii i Dania, to tutaj Dania wygra 2-0. Jeśli chodzi o mecz Anglia, tutaj uważam, że 3-1, dobra, w sumie to tak. Skoro tak mi się klikło, to może być. W sumie nie jest to głupie. Ukraina 1-0. Kolejne tutaj będzie 2-1. Słowacja nam strzeli. A tutaj uważam, że 3-1. Austriacy też odpowiedzą na strzały Francji. Oczywiście mistrzów, których typowałem, Francuzów. Jeśli chodzi o Turcja i Gruzja, no to tutaj raczej pewnie jestem, że tutaj Turcy zwyciężą pewnie 2-0. No i tutaj jedno z ciekawszych spotkań tej pierwszej kolejki. I tutaj uważam, że właśnie 2-0. I tak to będzie wyglądać. Jeszcze macie tutaj takie przejrzenie wyników. Ja wam dziękuję, napiszę swoje typy na mecz dzisiejszego otwarcia. Oczywiście wszystko jest wrzucane o 20, więc jeszcze przed startem. No i co? Widzimy się, słyszymy się już możliwe, że jutro z jakimś shortsem. Zapraszam do zostawienia subika i łapki w górę. No to co? Do usłyszenia już wkrótce. Cześć!